Kutna na Antrano. Wiem, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Razem ze mną gość, profesor doktor habilitowany Dariusz Włodarek, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry. Panie profesorze. Dzień dobry państwu. 30 maja dzisiaj i okazuje się, o czym ja nie wiedziałam, przyznaję bez bicia, że Światowy Dzień Soku dzisiaj. Tak od wielu lat to obchodzimy. Ja jestem fanką soków, też od wielu lat, więc nie przywiązuję wagi, czy akurat 30 piję więcej, czy nie. No właśnie, no więc to jest doskonały pretekst, żeby o tych sokach porozmawiać, bo mam takie wrażenie, że chwila o tym przed antyną rozmawialiśmy, że nasza świadomość, jeżeli o to chodzi, po co sięgamy, co jemy i co pijemy, jest coraz większa, coraz wyższa i tak sobie myślę, że pewnie do tych soków także taką, a nie inną wartość mamy. Zacznijmy jednak od podstaw. Czym ten sok jest? Sok jest jak najbardziej naturalnym produktem, który jest wytwarzany z warzyw, owoców, bez żadnych dodatków. To jest, można powiedzieć, że są warzywa i owoce w płynie. No i myślę, że te soki chyba coraz częściej na naszych stołach się pojawiają i to nie takie, że kupowane, tylko sami chyba lubimy eksperymentować i stosować różne miksy warzyw czy owoców, zwłaszcza naszych polskich, żeby takie soki sobie robić. Jest to bardzo dobry sposób robić własne soki, natomiast chcę podkreślić, że te soki, które mamy dostępne na rynku, są naprawdę bardzo wysokiej jakości. One, prawo bardzo chroni jakość soków i producenci bardzo dbają o jakość soków, więc czy zrobimy sami, czy zrobimy, czy kupimy, to właściwie jest równoważne, a jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, że soki, te, które mam kupione, mają kontrolowaną czystość chociażby biologiczną, natomiast te, które sami wytworzymy, no to jak postoją dłużej, zapomnimy o nich, to tam zaczyna kwitnąć życie biologiczne, tak. Więc wypijamy soki po zrobieniu natychmiast, a nie zostawiamy na później, jeżeli są to soki własnej produkcji. Zresztą ale te przemysłowe są. No właśnie, ale te kupowane także zresztą mają ten dość krótki termin przydatności, ale tylko świadczy o ich świeżości, prawda? Tak, świadczy o świeżości. One są bezpieczne biologicznie, natomiast po otwarciu, jak każdy produkt, który jest otworzony, mają już wtedy skrócony ten kilka dni, kiedy to można spożyć, więc o tym należy pamiętać, najlepiej spożyć tego samego dnia. Powiedział pan na samym początku, wyjaśniając właśnie, czym jest sok, że tak naprawdę to jest to, co powstaje z owoców i warzyw. Czy tam ma prawo znaleźć się coś więcej? Nie. Prawo to bardzo chroni. Jeżeli mamy napisane na opakowaniu sok, to mamy pewność, że to jest sok. Tam nie można nic dodać, żadnych cukrów nie można dodać, żadnych konserwantów, bo niektórzy się boją, żadnych polepszaczy smaku. Nie, to jest absolutnie prawem chronione. Jeżeli producent by to zrobił, to by odpowiadał za przekroczenie prawa. Do soków dodawane są przyprawy czasami, ale to no tak, w celu polepszenia smakowitości. Więc tutaj mamy jakby pewność, że jeżeli jest na opakowaniu napisany sok, to jest to tylko to, co było w owocu. Czyli rozumiem, że nie ma prawa i szans, żeby na opakowaniu znalazło się opisującym, co jest w środku, jeżeli to jest sok, że tam jest na przykład właśnie jakiś słodzik czy cukier, a jeżeli tak by się zdarzyło, to znaczy, że to nie jest sok po prostu. Tak, jeżeli by się tak zdarzyło, to już nie jest sok i nie może być taka nazwa użyta na opakowaniu. Czy robiąc sami soki w takim razie powinniśmy, jeżeli lubimy słodkie i robimy taki sok, na przykład owocowy, nie wiem, z naszych jabłek, powinniśmy tam, znaczy możemy sobie dodać coś, czy wtedy nie mówimy o soku? Znaczy, jeżeli chodzi o cukier. Jeżeli to robimy samodzielnie, no to jesteśmy pewnego rodzaju, wolność mamy w to co sobie następnie dodamy. Natomiast jeżeli chcemy wypić sok stuprocentowy, nazwijmy go tak, to nie powinniśmy dodawać dodatkowych. Zresztą po co dodawać do soków cukry, skoro są tam naturalnie występujące z cukry? Po co polepszać smak, skoro sam owoc jest smaczny? No można sobie przyprawami tą smakowitość jeszcze uwydatnić na przykład. Zwłaszcza, że teraz sezon na owoce jest bardzo duży i tak naprawdę wchodzimy w taki najlepszy okres. Jakie są najczęstsze właśnie te mity, jeżeli chodzi o sok? Czy w ogóle są jakieś mity, które gdzieś tam w naszych głowach z tyłu sobie siedzą, jeżeli chodzi o sok? Są, oczywiście, że są. Soki są niestety traktowane trochę źle, dlatego że są, wiele osób uważa, że soki są w jakiś sposób syntetyczne, że są jakoś bardzo przetworzone. Wiele osób uważa, że do soków jest właśnie dodawany cukier, że jest tam dodawane konserwanty, dodawane antyutleniacze i tak dalej, w emulgatory i różne rzeczy. Nie, soki to są produkty
produkty 100% naturalne, wytwarzane z warzyw i owoców. I tak jak mówiłem, nie można tam niczego dodać. To, co znajduje się w soku, to znajduje się, co w owocu, to znajduje się w soku. To skąd te mity w ogóle narosły? Skąd one się wzięły? Bo te soki, są słodkie, owocowe. To są słodkie w smaku i są traktowane przez konsumentów podobnie jak napoje słodzone. Mm-hmm. No bo też są napoje słodzone, też są. A napoje słodzone rządzą się zupełnie innymi prawami. Mm-hmm. To jest zupełnie inna kategoria produktów i należałoby ich traktować zupełnie oddzielnie. Na półce widzimy sok, to sięgamy po sok, a nie bierzemy napojów sokopodobnych. Mm-hmm. Czy to jest tak, bo też myślę, że to jest taki, nie wiem czy mit, ale też taki chyba osąd wielu z nas, że jeżeli mam owoce, to powinnam je jeść w takiej formie, w jakiej one są pierwotnie, czyli stałej, a nie płynnej. Czy można traktować sok jako taki stuprocentowy zamiennik tego owocu czy warzywa? Znaczy, Światowa Organizacja Zdrowia jakby to też bardzo jasno określa, że generalnie powinniśmy jeść 5 porcji warzyw i owoców. To jest marzenie, żeby tak się działo, ale jedną z tych porcji może stanowić spokojnie sok. Szklanka soku to jest jakby równoważnik. Też nie ma takiego namawiania, że zastąpić wszystkie owoce tylko sokami. To nikt z żywieniowców, nikt z towarzystw naukowych tego nie mówi i nie zaleca, ale jedną porcję można śmiało straktować jako zamiennik. A są takie sytuacje, kiedy soki mogą być pomocne, na przykład osoby starsze. Mają problemy z żuciem, mają problemy z uzębieniem wtedy można mogą soki być bardzo dobrym uzupełnieniem ilości warzyw i owoców w diecie, a też podwyższyć wartość odżywczą diety osób starszych. No właśnie, co jest w tych sokach? Jakie te wartościowe składniki są najistotniejsze, które z tych soków możemy czerpać? A tam jest wszystko, co jest w warzywach i owocach dobrego. Czyli mamy witaminy, mamy składniki mineralne, mamy polifenole, mamy związki antyoksydacyjne, które chronią nas przed stresem oksydacyjnym w organizmie. Wszystko mamy, nawet związki, które mają działanie przeciwnowotworowe, no bo tak jak w owocach. Wszystko, co jest dobre w owocach, znajduje się również w soku, tylko że jest w formie płynnej, więc soki oczywiście nawadniają organizm, no jest to porcja płynu. Zwłaszcza latem, jakże przydatne. Zwłaszcza latem. Warto sięgać w takim razie inaczej. W przypadku soków to też powinna być tak jak w przypadku normalnej diety. Lokalność i sezonowość? Jest to dobre. Jest to dobry pomysł, chociaż musimy pamiętać, że niektórych owoców nie mamy za oknem. No, cytrusy nie rosną w Polsce, więc jeżeli chcemy sięgać po cytrusy i po soki cytrusowe, no to mamy świadomość, że one są przywożone do Polski i nie ma innej możliwości. Ale taka sezonowość i taki... jeżeli chodzi o soki, to sytuacja jest trochę inna, bo soki są dostępne przez cały rok. I jeszcze warto pamiętać, że soki wytwarzane są w okresie, kiedy owoce i warzywa są najbardziej dojrzałe, najbardziej wartościowe, w tym okresie, kiedy one właśnie, kiedy drzewa owocują, kiedy jest dostępność do warzyw, bo wtedy one są najsmaczniejsze i jeszcze jest czynnik ekonomiczny, wtedy są najtańsze. Mm-hmm. Po co produkować soki w zimie z owoców, które są dostępne latem. Które prawda? Są dostępne latem. A soki poprzez ten bardzo kontrolowany proces produkcji, no, mają przydatność taką, jaką określa producent, więc to są miesiące. No tak, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach ekonomia także ma znaczenie. A po jakie soki Polacy najczęściej sięgają? Polacy sięgają oczywiście po soki cytrusowe, pomarańczowe, ale też jabłkowe. Bardzo chętnie sięgają po jabłkowy, po pomidorowy. To też jest sok, który często się sięga. Inne soki są rzadziej spożywane, ale też są spożywane. Ale mam wrażenie, że taki trend się pojawia, bo niektórzy a propos diet stosują diety płynne na przykład tylko i te soki owocowe i warzywne różnego rodzaju miksy stosują i mam wrażenie, że jednak w sklepach chyba producenci to zauważają, wychodzą naprzeciw. Oczywiście nie ma takiego dużego wyboru, jak w przypadku soków owocowych, ale jednak te warzywne zaczynają się tam pojawiać ciekawe. Warzywnych się pojawia dużo. Są też różnego rodzaju miksy. Też musimy brać poprawkę, że niektóre warzywa mają bardzo intensywny i specyficzny smak i taki sok czysty tylko z tego określonego warzywa
warzywa, no właściwie byłby mało akceptowalny. No, sok z selera, no. No, no tak. Byłby pewnego rodzaju wyzwaniem. Ale jeżeli będzie to miks różnego rodzaju soków warzywnych, jako dodatek na przykład do soku pomidorowego, takie miksy, to wtedy jest to bardzo dobrze akceptowalne i chętnie to wypijamy. Jest sok na przykład z czarnej porzeczki, ale sok z czarnej porzeczki jest bardzo charakterystycznie silny ma smak. I na przykład konsumenci wolą, żeby on był przerobiony w napój. On jest tak samo wartościowy, ale on trochę już ma inny. To nie jest wtedy sok stuprocentowy, ale na bazie soku jest robiony napój. Ale tematem naszym jest, są soki. Zdecydowanie. Zresztą tak jak rozmawialiśmy od samego początku, do tej intensywności można dodać coś, co przełamie ten smak i stanie się to delikatniejsze. A jak wygląda to w kwestii, no bo też mówimy od początku, pan profesor to podkreśla, że w soku nie ma prawa być żadnego cukru, żadnego słodzika i tak dalej. Znaczy inaczej, dodatku cukru, bo w sokach są cukru. Oczywiście poza tym naturalnym, które w owocach jest, jak najbardziej. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o indeks glikemiczny? No bo są osoby, które muszą jednak tego indeksu glikemicznego pilnować w organizmie, a soki tego cukru w sobie mają naturalnego całkiem sporo. Tak, ale tam nie jest to tylko glukoza, to jest też fruktoza, sok owocowy, cukier owocowy i to powoduje, że ten indeks glikemiczny soków nie jest wysoki. On jest w średnich wartościach się mieści. Podobny jest do świeżych warzyw i owoców. Świeże warzywa i owoce mają troszeczkę niższy, soki nieznacznie wyższy indeks glikemiczny. Ja wiem, że może to pytanie nie do końca do pana, ale tak właśnie pomyślałam, że na koniec o to podpytam, bo jeśli decydujemy się sami robić w domu soki, no to różnego rodzaju sokowirówki są. Które są najlepsze, żeby takie soki robić i żeby jak najwięcej czerpać tych wszystkich witamin i minerałów z nich? Bez nazw oczywiście, Ja odpowiem salomonowo, że sok będzie dobry, jeżeli będzie wyprodukowany, wytworzymy sobie go z dobrego surowca i jeżeli go wypijemy. Natomiast sokowirówkę wybierzemy, jaką nam wygodnie. No niektóre bardziej są takie, wycisną do ostatniej kropli, a inne tylko, to wtedy no to już kwestia też intensywności smaku, która nam pasuje. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Także o sokowirówkach. To jest, myślę, ważne urządzenie i narzędzie w domu. Sama osobiście mam i czasami po nie sięgam. Profesor doktor habilitowany Dariusz Włodarek był razem z nami. Warto pić soki, warto po nie sięgać. Samo zdrowie w szklance. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękujemy ślicznie i do zobaczenia.